Do walki o ligowe punkty powracają tarnobrzeskie tenisistki. Plasujące się na czele tabeli mistrzynie czeka kolejny maraton. W piątek 19 marca rozegrają mecz w Białymstoku, dzień później w Toruniu, zaś w niedzielę 21 marca podejmą zespół z Łomży. Kolejne mecze mamy w pewnym bloku. 19, 20, 21 marzec. To są dwa mecze wyjazdowe z ciekawą drużyną z Białegostoku. Ciekawą dlatego, że jeśli zagra Katarzyna Grzybowska, jeśli zagra, to będzie dobry mecz i to mnie cieszy i mam nadzieję, że zagra. No, w pierwszym meczu nie grała u nas w Tarnobrzegu, żałowałem, no ale to nie była moja decyzja, tylko władz klubu z Białegostoku. Jeśli zagra Kasia Grzybowska, to na pewno mecz będzie ciekawy i to jest właśnie mecz 19, jeśli dobrze pamiętam, marca. 20 marca gramy kolejny mecz w Toruniu, to też jest mecz wyjazdowy. No i 21 marca gramy mecz w Tarnobrzegu z drużyną z Łomży. W składzie tej drużyny jest Chaosia, to jest dobra zawodniczka, rodem z Chin, ciekawy styl, także ten mecz no, też będzie, myślę, że dobry dla moich młodych zawodniczek, bo podkreślam, że ja chcę wykorzystać tą część sezonu na dużą ilość gier dla Agaty i dla Julki, natomiast one są przygotowane już do grania w Ekstraklasie, więc to myślę, że czy one wygrają, czy przegrają, na pewno to będzie efekt i to będzie widowisko. Trzecioligowa Siarka zremisowała 1-1 z Podhalem w Nowym Targu w meczu 24 kolejki. Na prowadzenie tarnobrzeska drużyna wyszła w 53 minucie po trafieniu Pawła Szołtysa, który wykorzystał idealną centrę Bartosza Sulkowskiego. W 63 minucie błąd bramkarza Siarki wykorzystał Michał Grunt, doprowadzając tym samym do wyrównania. Pierwszy mecz w rundzie wiosennej wygrała za to Wisła Sandomierz, pokonując Lewart w Lubartowie 1-0. W ramach 25 kolejki czwarta w tabeli Wisła podejmie plasującą się na 10 miejscu Siarkę. Mecz rozegrany zostanie w sobotę 20 marca, początek godzina 14. Od wysokiej wygranej 4-0 nad Czarnymi z Lipy rundę rewanżową zainaugurowały grający w stalowolskiej klasie okręgowej rezerwy Siarki. Wynik spotkania otworzył w 7 minucie Mateusz Janeczko, któremu otrzymane kartki uniemożliwiły występ w pierwszej drużynie. W 58 minucie na listę strzelców wpisuje się Leonard Zmarzlik i rezerwy prowadzą już 2-0. Zaledwie 3 minuty później również pauzujący za kartki Dawid Bałdyga podwyższa prowadzenie tarnobrzeskiej drużyny. Ten sam zawodnik w 70 minucie ustala wynik meczu na 4-0 dla rezerw. Junior Zakrzów przegrał z Wisanem Skopanie 0-3 w meczu inaugurującym rozgrywki wiosenne w stalowolskiej klasie A. W drużynie z tarnobrzeskiego osiedla z powodu zakażenia koronawirusem lub kwarantanny nie mogło zagrać aż 6 zawodników. Na meczu nie mógł być również obecny trener Rafał Oleniczak. Wynik spotkania otworzył w 20 minucie po stałym fragmencie gry Marcin Serafin. Kolejne trafienia padły już po przerwie. W 69 minucie na listę strzelców wpisuje się Krzysztof Kubiak, dobijając piłkę po strzale z dystansu Serafina. Wynik spotkania na 3-0 dla Wisanu ustala zaś w 86 minucie Kacper Lis. 3 punkty do swojego konta dopisały zespoły z Wielowsi i Serbinowa. OKS wygrał w Woli Baranowskiej 3-0, Wspólnota pokonała zaś na Zwierzyńcu Unię Skowierzyn 4-2. Zremisowała Koniczynka w Żabnie 1-1, przegrał OKS Mokrzyszów z wiceliderem z Rozwadowa 1-3.
Przez przynajmniej 3 tygodnie zarówno drużyny ze stalowo-wolskiej okręgówki, jak i z klasy A nie wybiegną na ligowe boiska. Jak poinformował w komunikacie Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa rozgrywki w 4. lidze i niższych zostają zawieszone do 9 kwietnia. Niewiele do powiedzenia mieli siatkarze Siarki w starciu z liderem podkarpackiej pierwszej ligi, Anilaną z Rakszawy. Podopieczni trenera Fornala przegrali to spotkanie 0-3, w poszczególnych setach ulegając rywalom do 19, 16 i 17. Chociaż przed przyjazdem obawialiśmy się tutaj tego terenu. Ciężka hala, niewygodny przeciwnik. Przyjechaliśmy tutaj nastawieni też bardzo bojowo i udało się nam wygrać. Dobry mecz w naszym waszym wykonaniu. Mamy 3 punkty. Bardzo bolesne. Tak naprawdę ostatni taki mecz, jak przegraliśmy, to była Lubcza u nas. Początek stycznia, pierwszy mecz drugiej fazy. No i tak naprawdę dzisiaj w każdym elemencie nas pokonali bardzo, bardzo, grali równo. No myśmy nie odpowiedzieli kompletnie, więc taki wynik, 3 sety, tam do 17-16 chyba. No to trochę kompromitacja mimo wszystko na takim poziomie ligowym, gdzie poprzednie mecze graliśmy w miarę równo, jedne wyglądały naprawdę nieźle. Mecz z zespołem z Rakszawy był ostatnim we własnej hali i przedostatnim dla siatkarzy Siarki w rundzie zasadniczej podkarpackiej pierwszej ligi. Jak ocenia trener Fornal, od początku sezonu grę drużyny cechowała chimeryczność, co odbiło się na wynikach sportowych. Sezon według mnie trudny dla nas, bo generalnie jak gdzieś tam łapaliśmy rytm i zaczęliśmy grać lepiej, to za chwilę przychodziła porażka, która była dla nas poniekąd, nie powiem, że zaskoczeniem, ale zaskoczeni byliśmy tym, że grając jakieś tam dobre mecze, nagle przychodzi słabszy mecz. Tak jak na dzisiaj. Podobnie było jak na przełomie roku. Graliśmy z Dębicą u siebie, wygraliśmy taki mecz, w sumie, który tam ciężki, bo graliśmy bez Kamila rozgrywającego, grał Michał, bardzo młody. I wygraliśmy go 3-2, po czym po nowym roku, gdzie tak naprawdę tam wyglądał całkiem dobrze na treningach, przychodzi mecz i tak naprawdę nie mamy kompletnie punktu zaczepienia z drużyną Lubczy. Więc tak bardzo przeplataliśmy te mecze i bardzo dużo meczów tak naprawdę mogliśmy wygrać 3-1, 3-2, a przegrywaliśmy je w stosunku 2-3. Wynik sobotniego spotkania starcia w Dębicy nie zmieni już sytuacji Siarki w ligowej tabeli, która ostatecznie zajmie 9, czyli 3. lokatę od końca i być może będzie walczyć o utrzymanie. Generalnie zawsze było tak, że ostatnia drużyna spadała, przedostatnia grała baraż, ale w tym roku podobno jest tak, że AKS-y, wszystkie drużyny w drugiej lidze, trzeciej i czwartej, z tego co wiem, są jakby na stałe. Czyli AKS, który jest pod nami w tabeli, on się nie liczy w tej tabeli. I my jesteśmy jakby drudzy w tej chwili od końca. Więc możliwe, że będzie baraż jeszcze z drużyną trzecią albo trzecią drużyną czwartej ligi.